Antoni Wolf, słucham. A, witam serdecznie, pani Ewo. Tak, dojechałem. Okolica spokojna, poza turystami, ani żywej duszy. Oczywiście. Proszę mi tylko powiedzieć, jaki to jest dokładny adres? Lasy Koluszki, wieś Czarne Bagna. Dobrze, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dzień dobry, pani Ewo. Przepraszam, że zawracam głowę, ale mam jedno pytanie. Czy w okolicy mieszka być może tutaj jakaś starsza pani? Staruszka. Pytam się dlatego, ponieważ twierdziła pani, że ta okolica jest niezamieszkała. Aha, mieszkała. Czyżby się wyprowadziła? Zmarła, rozumiem, rozumiem. A jak dawno temu to było? 15 lat. A nie, tylko tak pytam, z ciekawości. Dobrze, dziękuję za informację. Do zobaczenia. Cześć, Kamil. Mam prośbę do ciebie. Jesteś w ogóle w domu? Słuchaj, chodzi o to, ażeby zlokalizować pewne miejsce i dowiedzieć się, czy jest jakaś tutaj historia dotycząca miejscowości Czarne Bagna. Później ci wyjaśnię wszystko. Nie teraz. Okej, bardzo ci dziękuję i dzwoń do mnie. Pozdrawiam, cześć. Thank you.
Kamil? No cześć. No i co dowiedziałeś się? Nic ciekawego. Snachorka? No to ciekawe. A nie, mów. Aha, do tej pory nie ustalono z jakich przyczyn zginęła. A gdzie odnaleziono te zwłoki? W lesie. W lesie tutaj właśnie przy wsi Czarne Bagna. Kamil, nie pytaj się mnie, bo ci i tak nic nie powiem. Dziękuję ci za informację. A kiedy się spotkamy, to wyjaśnię ci w czym rzecz. No nie jestem tutaj sam. Mimo że miałem być sam, bo tak właścicielka zaręczała mnie, że nikt tu się nie pojawi, a okazuje się, że coraz więcej turystów widzę przed sobą. Okej, jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam serdecznie i dzięki ci za usługę. Cześć.
Ja. Zaklęcia? Co u licha to jest? Dzień dobry. Dzień dobry, czy pan mnie podwiezie do wioski Czarne Bagna? Dobra, wsiadaj.